I za chwilę przed nami pierwsza odsłona mistrzowskiego pojedynku o pas wieczoru walk w kategorii 66 kg. Czerwony narożnik, Maciek Rębacz, niebieski, Sebastian Olszowy. I od razu ostre wymiany na środku oktogonu. Już się dużo dzieje. Kibice się mocno odpalili. Sebastian Olszowy, mocno niesiony dopingiem, wchodzi na ostre wymiany, ale Maciej Rębacz nie pozostaje dłużny. Nie będzie to łatwa dla Sebastiana, ale trafił bardzo ładnym ciosem na tułów, poprawił frontkickiem. O, próbował ekwilibrystycznej techniki Maciej Rębacz, ale prawie stracił równowagę przez to. Teraz trafił lowkickiem. Cały czas akcja, wymiany stójkowe na środku oktagonu. Tutaj trzeba powiedzieć, obydwaj zawodnicy luźno, a jednocześnie mocno. Skupieni, obaj bardzo dobra stójka. Tu jest cios za cios, jest kopnięcie za kopnięciem. Jeden wchodzi kombinacją, drugi przyjmuje, kontruje. Mocne kopnięcia, mocne uderzenia. Ładne i high kicki, i niskie kopnięcia. I pierwsza próba obalenia. Leci Sebastian po obalenie i zdobywa plecy przeciwnika. Wpięty za plecy, wspina się na niego. Mocno broni się Maciej Rębacz, próbuje wyłapać nogę do dźwigni. Czy mu się uda? Jeżeli mu się nie uda, to będzie w ciężkiej sytuacji. Pracuje cały czas. Oj, ale bardzo ładna praca ze strony Sebastiana Olszowego, który... Oj, co tam się dzieje? Cały czas się odwracają chłopaki. Cały czas. Jest próba Mataleo. Tak, Maciej Rębacz w głębokiej defensywie na razie. Próbuje się podnosić, jeszcze jedna noga jest niewpięta Sebastiana, jeżeli wepnie drugą, to będzie bardzo zła wiadomość. Może właśnie wpiął drugą nogę i zapięte duszenie. To zaraz będzie chyba koniec. Tak, będzie klepanie, wydawało mi się, że już było, ale wyszedł jeszcze z tego. Broni się jeszcze cały czas, ucieka do dosiadu, cały czas atakuje Sebastian, cały czas w opałach Maciej Rębacz, ale desperacko broni się. Cały czas kontroluje za plecami Olszowy. Obraz, ale wygląda na to, że może zaraz stracić pozycję. Broni się twardo, próbuje cały czas wychodzić Maciek Rębacz. Cały czas w ataku Sebastian Olszowy. Teraz Maciek Rębacz przytomnie łapie tutaj rękę swojego rywala, aby ten nie mógł się podeprzeć i poprawić pozycji. Cały czas zła pozycja dla Maćka Rębacza, ale on nie rezygnuje i udaje mu się. Teraz Maciek Rębacz z góry. Wrócił pozycję, jest z góry, ale podchwycił sobie mocno. Jest takie jakby motylej gardzie na razie. Sebastian Olszowy przechodzi z tego, próbuje wrócić do stójki, pójść po nogi, ale to Rębacz zachodzi teraz za jego plecy, a i próbuje się kulać. Sebastian Olszowy oddaje uderzenia z dołu, Rębacz nie rezygnuje, pcha się na niego. Ale zrobił nam się iście graplerski pojedynek. Tak jest, mega mecz graplerski. Próbuje zajść za plecy Rębacz. 10 sekund do końca pierwszej rundy, ale no fenomenalnej pierwszej rundy. Pokaz zapaśniczych umiejętności po jednej, po drugiej stronie. Nie rusza jeszcze Olszowy po obalenie. Broni się Rębacz, rozerwanie, próba high kicka. Ale wow! Świetna runda. Co to była za runda i to właśnie dlatego te chłopaki dostali od Kamila Zawarskiego szansę na walkę o pas w kategorii 6-6 organizacji Wieczór Walk. No i w pełni zasłużenie, co właśnie pokazali. Natomiast był w sporych opałach Maciek Rębacz, wyszedł z tego. Wyszedł z tego i sam jeszcze zagroził. Naprawdę wielki szacunek dla Maćka Rębacza, bo tam poddanie wisiało na włosku. Był rozciągnięty, miał to Mataleo wpięte, dał radę z tego wyjść, dał radę obrócić pozycję. Zobaczymy teraz, jakie rady przekaże swojemu zawodnikowi Sebastian Kotwica, no bo trzeba zmienić trochę plan na walkę w drugiej rundzie, bo te zapasy chyba są po stronie zawodnika z grapplingu Kraków. Na to wygląda, ale w tej chwili mam wrażenie, że to być może zawodnik grapplingu Kraków będzie stroną bardziej zmęczoną. No ale ciężko oddycha, natomiast mają po czym ciężko oddychać, bo taka młódzka zapaśnicza kosztuje sporo energii zawodników. Zgadza się, te zapasy, ten młyn w parterze, no i pamiętajmy też o tej świetnej stójce do połowy rundy, tak, gdzie tak. Obaj się znakomicie pokazali. No i przed nami zaraz druga odsłona, zatrzasnęły się drzwi do heksagonu, chłopaki naprzeciwko siebie, sędzia daje im wolny. Runda. Czy zobaczymy kolejną, drugą fenomenalną rundę? I od razu mocno ruszył Rębacz, wie, że przegrał tam tę rundę na punkty, od razu zaatakował mocno. Uderzenia, kopnięcia, trafia lewym, trafił kolejny raz lewym. Mocna wymiana rękami, ale zacięte chłopaki. Bije mocno Rębacz. Zaskakuje, ale na gardę ze strony Rębacza. No widać, że jest potężny ładunek energetyczny w tym pojedynku. Panowie, chcą się pokazać jak najlepszej strony. Zmotywowany Rębacz atakuje, ale odcina się, broni się Olszowy. Tak, tutaj nikt nie odstawia ręki. Tu cały czas jest walka na pełnej prędkości, teraz rusza po obalenie.
Mamy akcję pod siatką, złapał biodra Rembacza, wyniesienie ładne, sadza Rembacza na tyłku, ale nie, nie daje się ustabilizować Rembacz. Obraca i to za plecami, co to jest, że jest Rembacz, ale akcja. Niesamowita akcja, niesiony dopingiem Olszowy, próbuje się podnosić, ale nie ułatwia mu tego Rembacz, cały czas kontroluje jego plecy. Fenomenalny pojedynek zapaśniczy z jednej, z drugiej strony, tym razem to Maciek Rembacz jest zawodnikiem dociskającym, ale podniósł się Sebastian Olszowy. I próbuje podcięcia Rembacz, próbuje zaprosić go z powrotem do parteru, udaje to mu się i od razu próba przewinięcia Olszowego, ale nie wyszło. Teraz przeszedł ładnie do bocznej Maciek Rembacz. Chociaż jest półgarda. Wyłapał półgardę sobie, broni się Sebastian Olszowy półgardą. Na razie ta runda bardzo ładnie układa się dla Macieja Rembacza. Spycha przytomnie teraz głowę swojego rywala Olszowy. Zaznaczył jeszcze młotek z dołu. Do nas wrócił do kontroli już Maciek Rembacz. Nie jest łatwo ustabilizować graplera klasy Sebastiana Olszowego, który cały czas dezorganizuje, ale ładne mocne ciosy. Mocne ciosy ze strony Maćka Rembacza. Więcej lekkich uderzeń z dołu ze strony Olszowego, ale odcina się rzadszymi, ale mocniejszymi ciosami z góry Maciek Rembacz. Takie krótkie ciosy, niewiele. Ale jest praca z dołu. Tak, jest praca z dołu, próbuje rozpraszać wodnika. Natomiast Rembacz stara się przejść do pozycji bocznej, ale przytomnie broni. Ładne uderzenia z góry teraz. Potężny kop dla zawodnika Grappling Kraków. Cały czas pracuje nogami, próbuje, cały czas przechodzi na dosiad, pomaga sobie pojedynczymi ciosami, broni się też ciosami z dołu, ale teraz obu stron te uderzenia wchodzą, niesamowita walka. Nie szczędzą sobie panowie tych ciosów. Nie może cały czas Rembacz ustabilizować aktywnego Olszowego, idzie, wspina się centymetr po centymetrze w górze po jego nogach, ale cały czas broni się, teraz na brzuchu próbuje podnosić się do stójki, Rembacz ma jego plecy, ale... Jeszcze jedna noga jest spięta, natomiast druga jeszcze musi znaleźć się. Mamy teraz świetny widok, broni się cały czas Olszowy. Rembacz próbuje wpiąć drugą nogę. Do końca rundy. Ponownie mamy półgardę i zasypuje czasami Maciek Rembacz swojego rywala. Tak jest, ostatnie sekundy tego pojedynku. Jeszcze jakieś uderzenie wpadnie, koniec drugi. Fenomenalna kolejna runda, no to jest walka, która naprawdę zasługuje o status mistrzowski. Żaden zawodowiec nie powstydziłby się takiej rundy chyba, no. Dwie rewelacyjne rundy. Pierwszą miałem wrażenie wygrał Sebastian Olszowy z Grapplingu Kraków. Drugą rundę, no w moim mniemaniu, wygrał Maciek Rembacz z Kotwicy MMA Team. Ale ta już trochę cięższa do punktowania, trzeba przyznać. Oczywiście to jest tylko moje, to sędziowie punktowi być może będą decydowali o zwycięstwie tej walki. Natomiast trzecia runda będzie decydująca. Jeżeli panowie zaprezentują nam to, co w poprzednich dwóch, no to będziemy świadkami fenomenalnego widowiska. Niesamowita stójka, niesamowite zapasy i arcymłyn w parterze. Zawodnicy zmęczeni. Przypominam, że to dopiero przedsmak przed walką wieczoru, czyli przed tą wisienką na torcie. Ostatnie starcie dzisiaj o amatorski pas w kategorii 66 kg wieczoru walk. Gdzie no i widać, że nie na darmo ta walka jest co-main eventem. I panowie udowadniają, że zasłużyli sobie na tą walkę jak nikt inny. To są numer 1 i numer 2 rankingu wagi 6-6 w organizacji Wieczór Walk Kamila Zawarskiego. No, pokazali się rewelacyjnie. I ruszyło od razu, od pierwszej sekundy, cios za cios. Tak, nie będą czekali na nic, tylko od razu walka. Ależ ładnie teraz czasami na dół poszedł Maciek Rembacz. Cios za cios, kopnięcie za kopnięcie. Akcja kickbokserska na środku oktagonu. Low kick za low kick. Gremialny doping kibiców Sebastiana, przestrzelone kopnięcie. Który z nich zachował więcej sił? Tutaj będą walczyli zaraz na charakterze, ale weszło mocne kopnięcie. Ależ teraz zakończył ładnym kopnięciem Maciek Rembacz. Tak jest. No tutaj ktoś musi oszukać rywala, bo nie wydaje mi się, żeby ta walka mogła się zakończyć przed czasem, natomiast czyj game plan będzie skuteczniejszy na tym trzecią rundę? Obustronne mocne wymiany, jest punkt za punkt, no sędziowie punktowi, jeżeli to się skończy na decyzję, będą mieli kupę roboty. Ładnym sierpem trafił teraz Rembacz. Opuszcza trochę ręce już Olszowy, tak, ale po raz kolejny... Ale ruszył po obalenie Rembacz pod biodra, broni się przy siatce. Rembacz, Olszowy próbuje obalić, wynosi, jest, posadził. Tak jak w poprzedniej rundzie, ale nie daje się ustabilizować Rembacz, rusza do góry. Wisi na nim Olszowy, próbuje go zmęczyć, próbuje piąć się za nogę obalić, wisi na nim, ale tym razem to... Kontynuuje Maciek Rembacz, niesamowita walka. Ależ akcja, ależ obrona ze strony Rembacza. To są takie zmiany płaszczyzn, raz dominuje Olszowy, raz Rembacz, no fenomenalna walka. Teraz Olszowy na plecach, znowu Rembacz za jego plecami i zobaczymy, tak jest, rusza z uderzeniami, ale podnosi się. Łapał się teraz siatki Olszowy, którą przez moment, natomiast cały kontroluje go.
ma zapiętą klamrę w pasie Maciek Rębacz. Związał ładny nogi Olszowego, który chyba zaczął trochę słabnąć. Próbował skręcić się do jakiejś techniki, bije młoty z dołu. Ma teraz dobrą pozycję do spuszczania ciosów Maciek Rębacz. I to robi, bije czasami z góry, przekręcił się Olszowy do żółwia, z tego przechodzi na plecy, próbuje gilotyny, ale broni teraz się. Teraz takie desperackie ciosy Olszowego z dołu, bo one nie robią wrażenia, widać, że ciężko oddycha. Obydwaj odpoczywają teraz, tak, łapią oddech. Maciek Rębacz też łapie oddech. Ale to jest lepsza wiadomość, to jest dobra wiadomość dla Rębacza, bo to on ma lepszą pozycję i kiedy nic się nie dzieje, to punkty lecą dla niego teraz w tej walce. Próbuje wymusić chyba pasywność Olszowy. Chwilę nic się nie dzieje. Rębacz teraz na razie też nie atakuje. Jestem ciekaw, kiedy sędzia zdecyduje się podnieść tą walkę do stójki. Podniósł się z uderzeniem. Kolejny mocny cios Maćka Rębacza. On jak w tym parterze przyceluje, no to tak jest bardzo ale mocno. Ale wchodzą teraz uderzenia, ale szkuraganowy atak. Maciek Rębacz rozpuścił. Kłopoty Olszowego. Tak, ale przytomnie się broni, odpycha nogami swojego rywala, by wciągnąć go potem w gardę, ale już było na skraju przerwania, tam widać było, że sędzia zbliża się do zawodników. Tak jest, zacięta walka, to widać tylko braki kondycyjne jeszcze uratowały Olszowego i 10 sekund do końca, podniósł się do góry Rębacz, próbuje zaznaczyć jeszcze mocne ciosy, broni się desperacko Olszowy, nie daje sobie zrobić krzywdy. Próbował jeszcze balachy, ale przeszedł mu nogi i o ostatnie ciosy w końcówce, ale runda, ale walka. No mistrzostwo świata i kto to wygrał? Pytanie do sędziów punktowych. Nie chcę być w ich skórze. Siódmy koniec raz pojedynku! Za chwileczkę oficjalny werdykt, a ja zapraszam do heksagonu zarówno naszą Karlę wraz z pasem, no i towarzyszącą jej osobę w postaci pana Zbigniewa Stanuszka, właściciel firmy S-Service, główny sponsor wieczoru walk 6. Zapraszam zawodników do werdyktu. Panie i panowie, w walce o pas mistrza wieczoru walk, amatorskiego mistrza wieczoru walk magii piórkowej. Jednogłośnie na punkty wygrywa Maciej Rębacz. Kotwica MMA Team. Brawa dla Sepy, Sebastian Olszowy, Grappling Kraków musiał uznać wyższość rywala. Dziękujemy Sebastianowi, a zwycięzcę zapraszamy na środek. Panie i panowie, pas mistrza wagi piórkowej, wieczoru walk odbierany przez pana Zbigniewa Stanuszka z firmy S-Service trafia na ręce zwycięzcy. Maciej Rymba! Udowodnił pierwsze miejsce w rankingu i oto on staje się posiadaczem pasa wagi piórkowej. Dziękujemy Sebastianowi również, a zwycięzcą Maciej Rębacz.